przez to, że jako 13-latek dla zabawy zacząłem wywoływać duchy, w moim życiu zaczęły się problemy. W tym wszystkim szybko uzależniłem się od papierosów, marihuany, potem amfetamina, alkohol i inne używki, pigułki, grzyby itd. Przez to, że szybko moi rodzice zorientowali się, że mam problem, przestali mi dawać pieniądze i musiałem sam je kombinować. Zacząłem kraść i handlować drobnymi ilościami marihuany. Gdy miałem 17 lat, uświadomiłem sobie, że nie radzę sobie z życiem i potrzebuję pomocy. Moi rodzice w tym wszystkim zaprowadzili mnie do człowieka, który zajmował się okultyzmem, zajmował się wiedzą parapsychologiczną. Ja zgodziłem się do niego pójść po to, aby uzyskać pomoc. Gdy dotarłem do tego człowieka, on szybko dał mi kartkę i długopis, poprosił, abym podpisał się na kartę swoim imieniem i nazwiskiem, wziął wahadełko radiostyzyjne i zaczął patrzeć nad tym podpisem. I od razu powiedział, że wszystkie moje problemy związane są z tym, że za dawnych młodych lat wywoływałem duchy. Ja oczywiście byłem w szoku, że ten człowiek, nie znając tej historii, był w stanie mi powiedzieć taką informację. Po chwili powiedział, że może mi pomóc, wprowadzając mój umysł przez hipnozę na inną częstotliwość, 17 impulsów na sekundę i na odległość robić nade mną taki rytuał. Ja oczywiście zgodziłem się na tą pomoc, też po to do tego człowieka przyszedłem i chwilę po tym, jak wróciłem do domu, dziwne rzeczy zaczęły się dziać. Ten człowiek powiedział mi przed wyjściem, jak wrócisz do domu, sprawdź sobie o godzinie 9 aurę, zgaś wszystkie światła w pomieszczeniu, tak abyś cokolwiek widział, wystaw ręce nad swoje oczy, a zobaczysz swoją aurę. Zrobiłem to i momentalnie z rąk wyleciały czarne plamy na moje oczy. Przeraziło mnie to, ale już zacząłem doświadczać czegoś ponadnaturalnego. Z dnia na dzień zaczęły się coraz dziwniejsze rzeczy dziać, co finalnie przerodziło się do tego, że zacząłem fizycznie widzieć w ludziach, w znajomych swoich demony. Miałem duże problemy z zasypianiem, a po około 2 tygodniach w mojej głowie pojawił się olbrzymi ból głowy, przypominający przewiercanie głowy wiertarką. Moi rodzice już nie wiedzieli, co ze mną zrobić, bo gdzieś byłem w tym łóżku, nie mogłem spać. Zadzwonili po kumpli moich z osiedla, którzy tak naprawdę na co dzień ze mną jarali jointy lub ze mną kradli. Oni, gdy przyszli, a znali całą sytuację, wiedzieli, co się w tym czasie dzieje, bo się mną opiekowali, patrząc na mnie, po prostu zaczęli się modlić. Prostą modlitwą, tak jak nauczyli się w dzieciństwie Ojcze Nasz, prawda? I w tym momencie pierwszy raz zawołałem do Boga: Boże, pomóż mi, bo już nie wytrzymuję, jak mi nie pomoże, to zaraz umrę. I po chwili po prostu ból z mojej głowy odszedł ponadnaturalnie. Mogłem położyć się i zasnąć i pierwszy raz od tych 2 tygodni normalnie się wyspać. Następnego dnia zadzwoniłem do tego człowieka po to, aby przestał robić nade mną ten rytuał, gdyż ześwirowałem, mówiąc prostym językiem. Co ciekawe, ten człowiek powiedział, że to już jest najlepszy, najwyższy czas, aby przerwać. Wróciłem do rzeczywistości. Mimo że przestały się dziać wokół mnie w tamtym czasie już dziwne, ponadnaturalne rzeczy, to jednak w pamięci, w mojej głowie było to, że jednak świat duchowy istnieje i że to nie jest zabawa. A w związku z tym, że takie rzeczy miałem okazję zobaczyć, zacząłem interesować się tym tematem, zacząłem czytać różne okultystyczne książki, zacząłem od Potęgi Podświadomości, potem Samokontrola Umysłu metodą Silwy i zacząłem praktykować te rzeczy, wchodzić w odmienne stany świadomości. Przez to, że nadal miałem problem z używkami, z marihuaną, z hazardem, sytuacja w domu, czy to na osiedlu, na którym mieszkałem, była dość ekstremalna, zła, zadecydowałem, że wyjeżdżam za granicę. Wyjechałem do Irlandii z myślą, że może zmienię swoje życie, że to, że ucieknę od środowiska, w którym jestem, coś zmieni. Jednak tam szybko poznałem znowu ludzi, którzy żyli w taki sam sposób jak moje ziomki z osiedla i gdzieś uzależnienia, marihuana, alkohol, hazard rozmnożyły się jeszcze bardziej. Po jakimś czasie, mimo że uczciwie pracowałem, zacząłem kombinować, hodować marihuanę, palić coraz więcej. W moim życiu nie radziłem sobie. Byłem w relacji z kobietą, której nie traktowałem tak, jak powinienem w tym wszystkim. Interesowało mnie tylko ja. I finalnie, skracając, pojawił się dzień, w którym nabawiłem się kontuzji kręgosłupa od ciężkiej pracy. Duszności miałem od dobrych paru lat. Uświadomiłem sobie, że narkotyki, alkohol, hazard zrujnowały moje życie. Byłem uzależniony mniej więcej w tamtym czasie już 13 lat od marihuany, którą paliłem codziennie. Tej nocy zawołałem do Boga. Zacząłem płakać w środku nocy do Pana Jezusa, takiego jakiego znałem, a nie znałem, można powiedzieć go. Jeżeli istniejesz naprawdę, to przyjdź i pomóż, bo ja już nie wytrzymuję. Moje życie to ruina. I zasnąłem. Nic wielkiego nie wydarzyło się tej nocy, poza tym, że gdzieś płakałem do Boga, ale gdy obudziłem się rano, obudziłem się jako zupełnie
inny człowiek. Gdy patrzyłem na kwiaty, na rzeczy dookoła, one po prostu zaczęły inaczej wyglądać. W moim sercu zamieszkała radość, której nigdy wcześniej nie doświadczałem, której tak naprawdę przez palenie marihuany, przez robienie różnych rzeczy, które gdzieś tam pobudzały mnie, nie doświadczałem. Przyszła wolność od tamtej pory, a minęło już 10 lat, nie miałem chęci i potrzeby upijania się czy spożywania marihuany. Te rzeczy poszły. Bóg zabrał z mojego życia pornografię. Bóg zabrał z mojego życia przekleństwa, które gdzieś były bardzo jakby mocnym elementem mojego życia. Można powiedzieć, że nigdy nie siedziałem w więzieniu, ale większość moich znajomych, wspólników, z którymi gdzieś tam robiłem różne rzeczy, mówili językiem więziennym. I ja też tym językiem przesiągnąłem i w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ja potrafię ładnie mówić. To nie wydarzyło się w jakimś kościele, tylko w mojej własnej sypialni i tak to teraz mogę nazwać. Żywy Bóg dotknął się mojego serca, uwolnił mnie od największych moich nałogów, dotknął mnie swoim duchem, który przenikł mnie i zamieszkał w moim ciele i od tamtej pory moja przygoda z Bogiem rozpoczęła się. Bóg zaczął mówić do mnie przez swoje słowo. Otworzyłem Biblię, która gdzieś zawsze była na mojej półce razem z okultystycznymi księgami i przez to pismo Bóg nagle zaczął do mnie mówić tak, że ja czytając gdzieś w przeszłości, jakieś drobne fragmenty, nic nie rozumiałem, a wtedy czytałem po jednym, po dwa, po trzy wersety i Bóg bezpośrednio mówił do mojego serca. Jakiś czas potem zacząłem wprowadzać to, co czytałem w swoje życie. Zacząłem wychodzić do ludzi, opowiadać im o Bogu, tak jak teraz mówię to Tobie. I rzeczy ponadnaturalne w tym wszystkim zaczęły się dziać. Widziałem, jak Bóg uzdrawia ludzi na moich oczach. Widziałem, jak demony manifestują się w ludziach na ulicach. A co chcę przez to powiedzieć, że chrześcijaństwo to nie jest to, co nam pokazywali w naszym kraju od dziecka. Chodzeniem do kościółka w niedzielę i klepaniem paciorków, ale jest żywą, osobistą relacją z Bogiem, którą Bóg dzisiaj przez Jezusa, który umarł za nas na krzyżu, chce z Tobą mieć. Te rzeczy nie były możliwe kiedyś przed Panem Jezusem. Dopiero kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu za Ciebie i za mnie, otworzył drzwi do Ojca. Tak jak jest napisane, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. I to właśnie Pan Jezus Chrystus uczynił dla Ciebie i dla mnie, abyśmy dzisiaj razem mogli mieć relacje z naszym Ojcem, dobrym Tatą, Bogiem Sprawiedliwym, który chce żyć i wykonywać swoje dzieło na ziemi przez Ciebie i mnie. Ja tego doświadczyłem. Zachęcam również Ciebie, abyś szczerze otworzył swoje serce i zawołał do Boga. Panie Boże, jeżeli istniejesz naprawdę i ten człowiek, którego teraz słucham, mówi prawdę, to pokaż mi, objaw mi się, Panie Jezu, przemień moje życie. Wiem, że zbłądziłem, każdy z nas zbłądził w różny sposób. Nie musiałeś mieć takiej historii jak ja, ale masz inną, która też jest zbłądzona. I dzisiaj przyjdź do mnie, objaw mi prawdę, chcę Cię poznać. Wiem, że jeżeli w Twoim sercu zrodziło się to szczere, to dzisiaj Bóg dotknie Twojego serca i Twoje życie się przemieni. Zachęcam Cię również, abyś otworzył Nowy Testament i zaczął czytać od deski do deski, nawet po parę minut dziennie, a Bóg odmieni Twoje życie. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich historii, wbijaj na mój kanał na YouTubie Biblijne Chrześcijaństwo. Do zobaczenia. We cannot forget, it's all about love. The love of the Father, Spirit and Son. No, we cannot forget, it's all about